Witam Was na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek. Dzisiejszy odcinek, jeden z pierwszych na kanale, zostanie poświęcony grze Battlefield 1 w edycji Revolution. Gra Battlefield stworzona przez wszystkim dobrze znane studio DICE, wydane przez Electronic Arts w drugiej połowie października roku 2016. Gra pojawiła się na wszystkich wiodących konsolach, a także na PC-tach. Ja osobiście grę ogrywam na PC-cie. I jest to już 15. odsłona serii. Większość recenzji, z którymi spotkałem się w internecie, sugeruje, że jest to odsłona najlepsza. I ja się pod tym stwierdzeniem podpisuję. Muszę przyznać, że nigdy fanem serii Battlefield nie byłem, natomiast ta gra mocno mnie urzekła. Pomimo tej premiery, która miała miejsce 6-7 lat temu, gra wciąż trzyma wspaniały poziom, jeśli chodzi o gameplay, o poprawę audiowizualną. Naprawdę nie czuć tutaj, żeby gra się bardzo zestarzała bądź odstawała od obecnych standardów. Nawet jeśli nie reprezentuje się jakiegoś wysokiego poziomu, skilla, gra przynosi dużo frajdy. Cały czas mamy poczucie progresowania, a wszystko to w wyniku levelowania postaci, odznaczeń, nagród, pakietów bojowych, medali, rosnących rang konkretnych specjalizacji, bo tutaj oczywiście mamy cztery podstawowe specjalizacje: szturmowiec, medyk, snajper oraz support. Przed jej zakupem stałem przed dylematem, czy nie nabyć najnowszego Call of Duty Modern Warfare. Ale umówmy się, sukces premiery był nieco wątpliwy, poza tym cena wołała o pomstę do nieba, także stanęło na tej produkcji. Tą grę udało mi się dorwać pod koniec listopada ubiegłego roku, w promocji za około 21 zł na Steamie. Zdaję sobie sprawę, że konwencja I wojny światowej może niekoniecznie wszystkim przypadać do gustu. Ja też byłem w tej grupie odbiorców. Natomiast po kilku rozegranych bitwach nie zawiodłem się. Naprawdę gra jest wciągająca i nie żałuję zakupu. Produkcja DICE przeżywa swój renesans, o czym świadczą pełne serwery graczy. A co za tym idzie, niestety też spora liczba cheaterów, którzy niejednokrotnie uprzykrzą nam życie podczas bitwy. Jeśli już o wadach gry rozmawiamy, to możemy też przyczepić się do polskiego dubbingu, ale to raczej nie powinno nikogo dziwić. Jest to częsta bolączka produkcji z polskim dubbingiem. Oczywiście możemy to sobie w opcjach zmienić na dubbing oryginalny. Poza tym można by się jeszcze przyczepić do matchmakingu. Niejednokrotnie zostajemy wrzuceni na serwer z wymiataczami, mówiąc wprost, w momencie, kiedy my dopiero zaczynamy levelować, progresować i zwiększać swojego skilla. Zdarza się po prostu, że drużyny są kiepsko zbalansowane. Na ekranie widzicie obecnie moją wczorajszą rozgrywkę. Muszę przyznać, że nie jest to moja ulubiona mapa. Zdecydowanie wolę te, które odbywają się na stałym lądzie. I ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że tryb walki podbój jest trybem najbardziej widowiskowym, bo odwzorowuje faktycznie działania wojenne w tamtym okresie. Mamy tu do czynienia z bitwą 32 na 32 graczy. Celem jest przejmowanie obiektów, a także oczywiście zdobywanie fragów, wysadzanie dział, neutralizowanie pojazdów i tym podobne. Nie dość, że tryb ten jest bardzo widowiskowy i dynamiczny, to przynosi on też najszybszy progres naszej postaci. Oczywiście w tym celu jesteśmy zmuszeni nie tylko zdobywać fragi przeciwników, co również oczywiście jest nagradzane i bardzo istotne, ale granie na tak zwany objective, czyli wykonywanie rozkazów polegających na przejmowaniu obiektów wroga i utrzymywaniu tych pozycji, po to, aby nasi teammates wraz z nami mogli się w tych miejscach odradzać w różnych częściach mapy. Oczywiście kupę doświadczenia przynosi nam także realizowanie zadań bądź wykorzystywanie umiejętności w ramach wcześniej wspomnianych klas, czyli tak jak w przypadku szturmowca,
Nie tylko będziemy zabijać wrogów z przeciwnej drużyny, ale także będziemy zmuszeni do wysadzania pojazdów opancerzonych bądź otwierania jakichś schronów, które są zaryglowane. Wszystko to za pomocą ładunków wybuchowych, które występują tylko wyjątkowo w tej klasie. Jeśli chodzi o medyka, to oprócz fragowania bardzo istotne będzie to, aby dosłownie podnosić naszych poległych teammate'ów i dodatkowo rozdawać apteczki, które umożliwiają nie tylko leczenie nas samych, ale także naszych kompanów. Jeśli chodzi o snajpera, bardzo przydatną opcją przy próbie zdobycia awansu będzie oznaczanie wrogów przy użyciu na przykład flar bądź peryskopu. Jeśli z kolei chodzi o klasę supportującą, oprócz zdobywania fragów będziemy oczywiście dostarczać naszym kompanom amunicji, granatów. Gra posiada również przyzwoitą fabułę w trybie single player, jednak jest ona dość krótka, niemniej oparta na faktach historycznych. Są w niej odwzorowane pewne bitwy, które faktycznie miały miejsce w trakcie trwania działań wojennych I wojny światowej. Doskonale odwzorowane bronie historyczne, mundury, wspaniała muzyka klimatyczna, malownicze, zbalansowane, bardzo ciekawe i różnorodne mapy. Można by tak wymieniać godzinami. Ale chyba żaden z graczy nie kupuje Battlefielda po to, żeby grać w trybie single player. Raczej wszyscy skupiają się na rozgrywce z wieloma graczami online. I w tym wypadku naprawdę się nie zawiedziemy. Jak na grę o takim potencjale audiowizualnym, produkcja Battlefield 1 nie ma wygórowanych wymagań. Oczywiście należy zdać sobie sprawę, że jest to produkcja już leciwa. Jednak ogrywając ją na Ryzenie 5600X w połączeniu z kartą graficzną RTX 3060 Ti, możemy liczyć na najwyższe ustawienia w klatkarzu wynoszącym około 200 FPS-ów. I mowa tutaj o rozdzielczości Full HD. Powyżej tej rozdzielczości gry nie testowałem. Jak wspomniałem na samym początku, jest to jeden z pierwszych odcinków na moim kanale o grze Battlefield 1, jednak na pewno nie ostatni. Jeśli mielibyście ochotę na wspólne granie, mój nick do Discorda znajduje się w opisie tego filmiku. Z mojej strony to by było na tyle. Ja was zostawiam z dalszym gameplayem na ekranie. Zachęcam do subskrybowania kanału i do wyrażania swoich myśli w komentarzach. Żegnam się z wami, pozdrawiam, cześć.